Cześć drodzy widzowie, Daniel Omielańczuk dzisiaj moim rozmówcą. Cześć Daniel. Dzień dobry. Dzień dobry Jarek. Jak się masz? Jak Ci minął dzień, poranek? Jak Ci się jechało do Warszawy od Ciebie tam? Dobrze mi się jechało, ale na przykład spieszyłem się strasznie, bo powiedziałeś, że będziesz robił sparingi dzisiaj 5 rund, a okazało się, że jeden co zrobiłeś to jedną rundę w ping-ponga z Jankiem. Nie, 2 rundy z nim wygrałem i ma depresję przez to. To co ty kurwa, on się będzie bronił pasa UFC, a ty go w depresję wprowadzasz? Któryś raz z rzędu przegrał i ma już depresję. A może dał ci wygrać, żebyś ty nie miał depresji, masz walkę w sobotę. Ja nie mam depresji, że jestem za silny na depresję. Ty jesteś za silny na depresję, tak? Daniel, jest środa, drodzy widzowie, jest środa, w sobotę walczysz. No walczę, dlatego dzisiaj zrobię tylko 3 rundy sparingu. Czy ty w ogóle nie będziesz sparował, co ty? No będę. Tylko mnie zagadujesz i pójdę bez rozgrzewki, jeszcze coś mi się stanie. Przed chwilą mówiłeś, że idziesz tylko zrobić aeroby i koniec. Żartowałem. Się na żartach w ogóle nie znasz. Jak samopoczucie przed walką? Dziękuję dobrze. Za chwilę po sparingach, po treningu zjemy sobie tatarka i jedziemy samochodem. Czemu jedziecie samochodem? Właśnie to jest klucz tego, bo gadałem tutaj troszeczkę z Dorotą. No i nie lecicie, jedziecie samochodem. To piękna wyprawa będzie. Będzie bardzo wesoła wyprawa pewnie. No cóż, no, samoloty nie latają na Białoruś, pociągi na wschód nie jeżdżą. Był plan przez Turcję jeszcze polecieć, no ale przez Turcję, przez to co się dzieje chyba w Afganistanie, już też na Białoruś się nie da dolecieć, więc jest, tak ładnie mówiąc, lipa, nie? Trzeba jechać samochodem. Co będziesz prowadził? Nie, no jedziemy samochodem trenera Joczajewa i trener Jocz pewnie będzie prowadził. Ile godzin podróży przed wami? 6. Chyba ciut więcej, co? Nie no, to zależy jak, no wiesz, przejedziemy naszą granicę. No ostatni raz jak jechałem na Białoruś samochodem, to w stronę na Białoruś stałem godzin 4 chyba, czy 5, a... Ale były kolejki, bo ludzie jeździli po papierosy, po to, tamto, a teraz nie jeżdżą, się boją i podobno pół godziny się przelatuje. Nie masz się skurczy jakieś, jak ty tak się rozsiądziesz na tyle czasu w samochodzie? Nie, będę się rozluźniał. Jak? Masturbacją. Tak przy wszystkich? Podczas jazdy? Krępuję się. A oni się krępują czy nie? A to ich sprawa, a niech zamykają oczy, jak nie chcą na to patrzeć. Nie można zamykać oczu, bo wtedy życie możecie zaskoczyć. No właśnie, kiedyś wracaliśmy z bramki z Maciejem Myśkinem i przymknąłem oczy, wiesz, na chwilę. Jechało nas 5 w samochodach i wszyscy nagle okazało się, że przymknęli oczy na chwilę i nawet Maciek. No i koło nam się urwało w tym czasie. Na krawężnik wjechał. Każdy zdziwiony co się stało było. Stało. Tego nie można spać w samochodzie. Jak waga? No jak widać, patrz. Widziałeś kiedyś taką rzeźbę? Nie, nie widziałeś. Ale nie, nawet tak jak na Ciebie, to nawet zdrowo wyglądasz przed tą walką. To coś się poprawiło u Ciebie? Dużo schudłem. Wiesz, przez te wszystkie moje problemy, jakieś tam powychodziły ze zdrowiem, no i znaleźliśmy coś, co pomogło mi schudnąć, nie? Amfetamina? Nie, przyczynę, jak to by to powiedzieć, przyczyna tego, że byłem zawsze gruby. Za dużo jadłeś? Ja nadal jem. No dobra, nie jem, bo nie mam apetytu. Już nawet lody mi nie smakują. Smutne, wiesz? Ale co się z tobą dzieje? Bo niby wyglądasz w miarę dobrze, doskonale, jak na ciebie. Nie, doskonale to za dużo powiedziane i mocno na wyrost, ale wyglądasz w miarę okej w porównaniu z tym, jak wyglądałeś przez ostatni czas, bo nawet wziąłeś mi odżywki z tego IHS-u. Nie, bo jeszcze nie dojechałem do IHS-u. Ja byłem wczoraj w IHS-ie dla Różala, brałem. Widzisz, i to jest fajne, a ja mam tutaj 1,5 kilometra stąd, kilometr. I nie mam czasu pojechać. I dzisiaj też już nie pojadę i pojadę na Białoruś bez suplementów. Ale pograć w ping-ponga z Jankiem masz czas, to nie? Nie, bo to traktujemy jako rozgrzewkę i taki, wiesz, żeby mieć czutkę, wiesz o co chodzi. Ale się okazuje, że to czutkę teraz tylko ja mam, a Janek ma depresję. Daniel Leśko jeszcze walczy i walczy Haratek na tej gali z Polaków. No. I jak oni jadą? Ja nie wiem jak oni jadą, myślałem, że ty wiesz, że coś się organizujecie, rozmawiacie ze sobą, jak to wygląda. Nie no, to wiesz, że tego mamy menadżerów, oni się tam porozumiewają, bo był jeszcze pomysł jechać, lecieć na Litwę, z Litwy coś tam i w ogóle. No jeszcze nasi getmeni lecą, tam jadą. Też mają problem. I co, wyjeżdżacie dzisiaj, będziecie tam jutro rano, no bo na granicy postoicie, to co, zostaje ci czwartek, piątek, co będziesz robił w te 2 dni? No, pójdę zwiedzać. Nie no, już podwiedzaliśmy. Mińsk ostatnim razem. Mamy dobry hotel, więc będziemy jeść, żeby trochę wagi przytyć, nie? Masz zapas, czy musisz ściąć wagę? Nie, no muszę przytyć, żeby się zachować. No jak to będzie? Ja taki wysuszony to nie. Wiesz, ile może ważyć Gonczarow? Nie wiem, wydaje mi się, że on waży między 110 a 112, nie? Waży tak? Nie wiem, dawno go nie widziałem. Nie, widziałem, wiesz co, na ACA stronie mi się wyświetliło jego zdjęcie, że wyrzeźbiony jest. Chyba podjazd znowu coś. Wtedy jak pas stracił i chciał iść do UFC, to był niepodjedzony. No teraz podjedzony. Jakie masz założenia taktyczne na tej walce? Walce oprócz skoku, do skoku, odskoku? Odskok, doskok, pełna prędkość. Naucz się tego. To jest jedyna moja taktyka. Więcej nie mam. Ale prawdopodobnie on będzie szybszy od Ciebie. Nie no, kiedyś był szybszy. Ja ważyłem dużo, a teraz jak ja ważę tyle co on... Będzie... Ale Ty masz problemy zdrowotne, Daniel, i nie wiadomo czy dasz radę, w ogóle masz tlen na 3 rundy. Spokojnie. Zabrakło mi kiedyś tlenu? Kiedyś Ci zabrakło światła. Tylko raz, całe szczęście, miejmy nadzieję, że to już się nie powtórzy. A jak się w tej walce nie powtórzy, to już się nie powtórzy. To będzie ostatnia walka? Tak zabrzmiało? Ja tak nic nie powiedziałem takiego. No nie, no powiedziałeś, że jak teraz się nie wydarzy, to już się na pewno nie wydarzy. To się nie wydarzy, no bo co, mam dobry boks, jak ten mnie nie uwali, no to już nikt mnie nie uwali, tak? No przecież na horyzoncie będzie rewans z Johnsonem, który raz Cię już uwalił, więc czemu miałby Cię nie uwalić po raz drugi? Daniel, no co Ty gadasz, Ty zaprzeczasz logice teraz. Nie, to bo już ja wyciągam wnioski, wiesz. Widziałeś walkę Arka Wrzoska z Badrem Harim? Nie, widziałem tylko knockout. No to szkoda, bo byśmy pogadali o całej walce, a Ty jest takie coś... Ja oglądałem KSW. Co sądzisz? No ale dobra, wracając do Wrzoska. Gdzieś tam wczoraj byłem u Różala i w takim naszym odczuciu jest to chyba największy sukces polskiego K1 ever. No, zdecydowanie, no powiedzmy sobie, wiesz, Badr Hari to jest mega, mega doświadczony zawodnik. Wygrał chyba z największymi tego sportu, tak? No bo wygrał ze Schiltem, wygrał z Boniarskim, z Nosowerimem, wiesz, i to wiesz, z dużą ilością tych super gwiazd, takich tamtego pokroju, gdzie ten kickboxing wtedy stał na naprawdę bardzo dużym poziomie. No i tutaj teraz fajnie się wykazał, wiesz, rozsądkiem, myśleniem właśnie Arek, że pomimo tych knockdownów, mimo tego naporu, umiał jeszcze wystrzelić tak z niczego tą, wiesz, lewą nogę, nie? Która fajnie weszła. Gdzieś tam dużo osób teraz mówi, że to był lucky kick, ale Różal powiedział, że no absolutnie nie można tak mówić, bo Arek go wciągał, próbował kilka razy tego kopnięcia i w końcu weszło. No i weszło, no i dokładnie. No ja nie, wiesz, nie widziałem przebiegu tej walki, no jakby to nie brzmiało, że to był lucky kick, lucky punch, lucky strange, to i tak to jest knockout na legendzie, tak? Na swego czasu najlepszym zawodniku K1, tego dużego K1, bo uważam, że teraz te K1 już nie jest tak popularne, nie ma takich pieniążków, więc ten poziom też nie jest tak wysoki, bo zawodnicy po prostu nie mają aż tak pieniążków, żeby się tak przygotowywać, jak to było kiedyś za czasów wielkiego K1. Człowieku, ty walczysz w sobotę, a ty nawet nie masz siły mówić. No nie mówię, bo piję, bo mi się pić chce, bo już 3 dni nic nie piłem. No to napij się trochę, bo pozwalam ci. Ale żeby ta buteleczka jeszcze dojechała z Tobą do Mińska. Jak nasikam w nią, to dojedzie. Wysłać Ci z powrotem? Nie, dzięki, ale może ktoś reflektuje na taką buteleczkę, to Daniel chętnie mu... Wiesz co, w ogóle tam przypomnij mi, żem załatwił sprawę, bo kolega, obiecałeś mu kiedyś wspólny trening ze streamu i się coś tam odzywa i Ty nie masz dla niego czasu cały czas. Jak do mnie nic nikt nie pisał, musisz Ty to ogarnąć. Dobra, to ja to ogarnę, ale to już na spokojnie po walce. Wracając do Wrzoska z Harim, no chyba będzie się gotował rewanż i chyba to są teraz czas Arka Wrzoska w tym K1, co? Wiesz co, ja uważam, że Arkowi niepotrzebny rewanż, uważam, że powinien iść dalej. To albo Rico Verhoeven, albo Alistair Overeem, bo oni teraz będą się bili. Wygra i to by było świetnie, bo przy, wiesz, przy tym jak pokazał charakter, znowu jakby trafił któregoś. No ja myślę chociaż, że z całym szacunkiem do Overeema, gdzie lubię jego styl walki, ten stary Overeem, myślę, że teraz jak tam nie ma różnych innych kontroli, to wróci ten, wiesz, duży Overeem, no ale Verhoeven jest mocny i myślę, że wygra, nie? Jest wielki, ma warunki. Wiesz co? Kurde, myślę, że Overeem może zaskoczyć, on jest niemożliwy. Ładnie, wiesz, właśnie jak mówię, jak zrobi się ten wielki Overeem, który był kiedyś i będzie bił mocno kolana, gdzieś łapał, dążył do klinczu, to rzeczywiście może gdzieś tam ustrzelić, nie? Tym bardziej, że Rico Verhoeven wcale jakoś super nie wypadł w walkach z Badrem Harim, a wydaje mi się, że Badr Hari teraz z walki z Wrzoskiem ma dużo lepszą formę niż z walk z Rico Verhoevenem, przynajmniej tak wyglądał. Fizycznie wyglądał bardzo dobrze, wiesz, właśnie za tych starych czasów tak dobrze nie wyglądał, jak wyglądał teraz, nie? Magia. Jakaś nowa dieta, nie? Nowe suplementacje. Myślę, że dieta pudełkowa w końcu wjechała, jakaś dobra i tam wiesz, albo konina, albo konina. Oglądałeś KSW 63, się teraz przypocowałeś, Daniel, i co sądzisz o werdykcie Michała Andryszaka, bo dużo osób gdzieś tam widzi, że jakąś nieścisłość w tym werdykcie. Jakie jest twoje zdanie? Nie chcę się wypowiadać, bo po pierwsze Michał jest moim kolegą, lubię go, więc ja nie będę też rzetelny, tak? Do tego jego przeciwnik notabene był tutaj, przygotowywał się ze mną, więc wiesz, nie chcę się w żaden sposób ani na jedną stronę, ani na drugą wypowiadać. Ja nie jestem sędzią, a tym bardziej nie potrafiłbym być sędzią, bo gdyby walczyli moi koledzy, nie byłbym, wiesz, no, rozsądny i tak, żebym był, wiesz o co chodzi. No dobra, a cała gala, jak Ci się podoba cała gala? Czy w Twoim odczuciu to KSW 63, które mieliśmy w sobotę, to jest taka tendencja spadkowa KSW, jeśli chodzi o galę, czy jednak Ci się bardzo podobała i sądzisz, że... Walki uważam, że były dobre. Fajnie, wiesz, że się mogą pokazać młodzi zawodnicy, to jest duży plus i co widać, pokazują się z bardzo dobrej strony, tak? Marcina Tycińskiego chyba dość dobrze znasz, bo chyba nawet jeszcze u nas tuli razem trenowaliście, czy nie? Już nie pamiętam. No, u nas tuli nie, ale do nas przychodzi na sparingi. Wiesz, Marcin ma też problem, bo ma pracę i nie pozwalają mu przychodzić rano, tak jak mamy sparingi. No, przyszedł pan menadżer, zobacz, przypina się coś, co nie ma nic. No i przychodzi, trenuje. No, gdyby miał możliwość cały czas trenowania rano, na pewno by się dużo lepiej pokazał, wiesz, bo trzeba poprawić u Marcina stójkę jeszcze i tak dalej, nie? Ale Damian Piwowarczyk kot, co? Która to była walka? Przeciwnik Marcina Tycińskiego. Nie, no to zrobił fajną akcję, weszło, nie? Naprawdę fajnie to wyglądało. Która walka podobała Ci się najbardziej z tej gali? Nie wiem, która, każde były dobre, no co mam powiedzieć? No co, no będę wymieniał, myślę, że ja pamiętam, co było w sobotę. Akcja po akcji, stary. Damian przegrał z Pawłem Pawlakiem. Trochę przespał Damian, wiesz? Ja uważam, że Pawlak jest typem zawodnika, w którego trzeba cały czas iść, umęczać go, półdystans obalać. Wiadomo, to też trzeba mieć końskie zdrowie, bo jak mu tylko się da dystans, to on w tym dystansie jest niebezpieczny, jest niepoukładany, nie wiadomo co kopnie, nie wiadomo co uderzy, a z takimi ciężko się walczy. No i wiesz, dla niego to było, jak Damian nie chciał wchodzić, to było idealnie, mógł sobie Damiana rozbijać, nie? Walka, którą w ostatnim czasie byłeś najbardziej zainteresowany, to zdecydowanie było starcie Lexi z Natsu. I powiedz mi, no... No i przegrała moja faworytka, co? No przegrała. Twoja walki nie widziałem, ale przegrała Twoja faworytka i widziałem urywek tej walki, ale to nie wyglądało dobrze chyba. Znaczy, wiesz co, to są młode dziewczyny, które miały 2 miesiące na przygotowanie, więc nie wymagaj od nich. Wiesz, że ja widziałem, jak Lexi się tu przygotowuje, jak... Wiesz, mimo że jest jakąś tam gwiazdą, ja jej wcześniej nie znałem, ale młodzi tam, bo ma tych miliardy lalików czy czegoś tam na YouTube i tak dalej, ale przychodziła tutaj skromna dziewczyna, 2 razy dziennie trenowała, naprawdę zapieprzała i nie było widać od początku, od pierwszego dnia, jak to przyszła, jej wywyższania. Ona z każdym zagadywała, dzień dobry, do widzenia, mega się, wiesz, prezentowało jej sposób bycia i to fajnie wyglądało i mi się podobało, tak, bo dziewczyny, które przychodzą sobie na grupę rekreacyjną do Anzora, czy gdzieś ona do nich podchodziła, zagadywała, dla każdego była miła, nie pokazywała tego, że jest gwiazdą w żaden sposób, nie? I to było fajne. Bo wiesz, jak to jest z tymi gwiazdami, takimi pseudo, nie? Niektórzy przychodzą łeb zadarty do góry i myślą, że są, wiesz, zajebiści, nie? Przychodziły to obie, czyli ta druga część wypowiedzi to chyba o Natsu. Nie no, wiesz co, Natsu rzadziej widziałem, bo ona z Piotkiem ćwiczyła dużo wcześniej, dużo przed naszym treningiem, wiesz, tak, i nie obserwowałem. Oglądałeś w ogóle tą galę High League, jak Ci się, bo to, kurczę, no, Bajsangur chyba powoli się przebranżawia. Wiesz co, no obejrzałem, dla innych też walk. Ciekawe było zdarzenie, wiesz, 3 zawodników, każdy na każdego, słabo, że się dogadali, nie? Bo gdyby się nie dogadało 2 zawodników, byłoby na pewno dużo fajniej, no ale ten, co teoretycznie przegrał, to pokazał chłopak ogromny, wiesz, charakter, nie? No wiadomo, no tam ci to byli ludzie, no, kupa, nie? Nic nie umieli. Walka karłów podobała Ci się? Ja nie widziałem. To było też dobre, tak. Naprawdę. Warto nadrobić to? Ja chciałbym jeszcze raz zobaczyć taką walkę, przysięgam. Muszę obejrzeć, bo... Wszystko, i nie mów karłów. Niskorosłych, dokładnie, wiesz, co chłopaki chcą, dlaczego mają mnie zabrać, dlaczego mają się czuć gorzej niż inni normalni ludzie? No nie, ja im też nie zabraniam. Generalnie uważam, że walka... Pokazali charakter i się bili, wiesz, nie odpuszczali, była dynamiczna walka, tak? No to jest sprawiedliwe, bo mieli podobne warunki, podobne zasięgi i tak dalej, a... Uważam, że słabe są walki, jak dadzą właśnie niskorosłego z normalnym, no to wiadomo, że ten nie ma takich, już wiesz, pomijając umiejętności, no ale warunków, no to jest ciężko, a tutaj dwóch ze sobą jak najbardziej, nie? Ale co, ogólnie dobry produkt? Heilig? Myślę, że niezły. Jest tam jeszcze kilka niedociągnięć, które bym pozmieniał, żeby to wyglądało. Wiadomo, też nie traktujmy tej jako gali sportowej, tak? Bo nie traktujemy. Czy traktujesz? No, jako tej, wiesz, frikowej. No to jak wyciągnął kilka wniosków takich prostych, to naprawdę może być duża konkurencja dla drugiej, nie? Organizacji. Daniel, jesteś już gotowy na czwartą falę? Ty jako falety, jak jestem na sparingi gotowy, zobacz, oni się kulają, a ty mi tu zagadujesz, miało być 10 minut w maksie, a rozmawiamy już 20. To było nie grać w ping-ponga, jak na ciebie czekałem pół godziny, to byśmy to zatwierdzali tamtej pory, ja już bym pojechał, to byś... że tu jesteś, przyszedłeś dopiero na koniec, ograłem Janka i wróciłem. Nie, ja ci machałem stąd i mam na to światło. Nie machałeś, bo ja nie widziałem, co on tu przyniósł. Nie wiem, chyba już papiery, że przegrałeś walkę. Albo byłbyś w stanie sprzedać walkę za dobre pieniądze? Nie. Nie spojrzałbym sobie nigdy w lustro, wiesz? Ale za takie naprawdę dobre pieniądze. Nie spojrzałbym sobie nigdy w lustro, przysięgam. Ale już tak na pożegnanie. Nie spojrzałbym sobie w lustro, no nie dałbym rady nigdy w życiu. Cześć. Tak robisz gród pod interesy teraz, tak? Co? Robisz gród pod interesy, żeby nikt się kiedyś o to nie podejrzewał. Nie, pod żadne interesy nie robię, bo żadnych takich interesów nie będzie. Dobra Daniel, co dalej po tym ACA? Nie wiem co będzie. Znaczy wiem, no ale... Coś się zmieni na pewno, nie? Twoja walka 1 na 3 jest wciąż aktualna, czy raczej już nie? Nie, 1 na 2 miało być. Nie, no, 1 na 3 już od razu zróbmy. Nie, no, powiedziałem 1 na 2, jak wygram, to wtedy 1 na 3, aż wreszcie znajdzie się tu, co mnie pobije. To miała się ta walka odbyć na High League, ale coś nie wyszło chyba, tak? Nie, nic takiego nie miała, nic nie wiem, musisz zapytać menadżera, może mnie o czymś nie poinformował. Znowu się okaże, się dowiaduje jako ostatni, tak? Jakieś plany wypoczynkowe po powrocie? No wiesz co, u mnie ciężko z planami wypoczynkowymi, bo musimy być cały czas w Warszawie, bo Polcia ma cały czas rehabilitację. Jedyne co, to możemy na weekend jechać do mnie na wieś. Jak chyba się skończyły, to można jechać, nie? Co Cysia? No dobrze. Powiem ci, jest niezłym pitbullem, nie? To już nie jest ta gapa, co była tutaj. Już nie jest taka ciepła klucha? Nie jest ciepła, no nie. Na podwórko już byś nie wszedł, jakby latał. A jak pola? Bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to były postępy w tej rehabilitacji. Jest cały czas progres i to nas bardzo cieszy, bo nie ma żadnego regresu, więc wiesz, cały czas idziemy do przodu. Okej, Daniel, to co? Żeby cię dłużej nie trzymać, żebyś poszedł, zrobił te sparingi. Obiecaj tylko naszym widzom, że wygrasz w ładnym stylu, w sobotę, żeby oglądali cię. Nie, no ja zrobię wszystko, żeby wygrać. Jestem zmotywowany, naprawdę zmotywowany z dwóch bardzo ważnych dla mnie tematów. Pierwsze, bo moje dziewczyny mają 11 urodziny września. Fajna data w ogóle, nie? 11 września, moje urodziny. Druga to, wiesz jaka to, co to jest? Tu nie będziemy mówić, więc jestem zmotywowany bardziej, mi się wydaje, niż kiedykolwiek. Pierwsza rzecz jasna, w drugą i tak do końca nie wierzę, ale czas pokaże, czas pokaże. Dlatego zobaczymy, co z tego będzie, nie? Dlatego ja nie chcę mówić głośno, bo wiesz jak to jest. Można mówić dużo, a potem co? No ale decyzja zapadła, nie? No, kończmy to. Ostatecznie już, tak? Finalnie? Benz? Tak. Finalnie tak. No nic, drodzy widzowie. ACA 128, 11 września. Piękne miasto na Białorusi, Mińsk. I co, Daniel Omielańczuk kontra Gonczarow. Zaproś widzów na obejrzenie tej. Na walkę wieczoru w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że... to moja ręka pójdzie ku górze. Przygotowałem się, wydaje mi się, na to co się wydarzyło super, więc niektórzy mówią nawet, że forma życia. Może w kulturystyce mogę startować. Dobra, no to co? Siedzimy uważnie, co zrobi Daniel w Mińsku i gdzieś tam mówimy się na rozmowę po powrocie. Dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.